Czy jeszcze do projektu tej uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery. Przepraszam. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Za długo żeśmy. Panie Przewodniczący, opinia jest pozytywna, z tym, że dwie osoby były za, trzy się wstrzymały. Czyli jest pozytywna. Czyli brakowało tych punktów, o których dzisiaj żeśmy rozmawiali. I wszystkie pozostałe dotyczące tego terenu mają taką samą. Dziękuję. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca, kto jest przeciw? Dziękuję. Jedna osoba przeciw, jedna wstrzymująca i 12 za. Po jednej nie ma. 14. To można jeszcze zdanie? Momencik, jeszcze numerek. Uchwała otrzymuje numer 16/134/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 roku, z tymi autopoprawkami, które mam wdrożyć. Proszę. A propos tego rozwoju układu drogowego, no też wiadomo, że Wrocław parę lat temu urbaniści podjęli decyzję, Biuro Rozwoju Wrocławia między innymi, pani radna powinna o tym wiedzieć, że głównym wjazdem od wschodu z drogi krajowej do Wrocławia będzie ulica Buforowa. I pod tym kątem jest projektowana jej przebudowa. Nie tyle od Żernik, od węzła Krajków, tylko że z Siechnic będzie się zjeżdżać na BEUD, BEUD przez Zacharzyce i Winy jechać na Rondow i Wina i stamtąd wjeżdżać do Wrocławia. Nie przez Radwanice, nie przez Księże Małe. Na ile to jest pomysł mądry i realny, to ja bym pozostawił to historii, niech ona to w przyszłości, przepraszam, która dopiero będzie historią, niech to oceni. Bo to, że miasto tam sobie dwa pasma wybuduje od Ronda w Iwinach i przebuduje wiadukt, żeby go wprowadzić w przebudowaną, nie pamiętam, chłopską chyba, to jeszcze wcale nie zmieni, że rzeka zacznie płynąć pod górę. To próbowali kiedyś tak robić. Dalej będą jeździć przez Radwanicę i przez Księże i przez Krakowską, jak jeździli. No ale takie sobie pomysły urbaniści na deskach kreślarskich gdzieś tam namalowali parę lat temu i to z żelazną konsekwencją miasto realizuje, bo przebudowuje Buforową Chłopską nie tylko dla zjazdów z Krajkowa, ale i właśnie po to, żeby ruch z 94 przez BEUD trafiał tam. No, piramidalna bzdura. I co my możemy na to powiedzieć? Ano dokładnie nic. Życie to zweryfikuje. To tak już zupełnie poza konkursem mówię. Że miasto obroni swoich mieszkańców, a może będzie bronić życia i prostu. Ale my też to robimy, pani radna, bo przecież ale to my robimy. Chciałem dodać, nie rozumiem głosu przeciw w tej chwili. Chciałem dodać jedno, że w planach Radwanic Siechnic zmiana trasy drogi 94 jest już wpisana również. Ale przez nikogo nie chciano, żeby była jasność poza władzami gminy 10 lat temu, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w styczniu w tamtym roku, czy wczesną wiosną, kiedy składała wnioski do tej podjętej przez nas procedury nad zmianą planu Siechnice Południe, która jest w toku teraz, to zawnioskowała, żeby korytarz istniejącej drogi 94 zarezerwować pod poszerzenie i modernizację i w ogóle nie chce, tak jak nie chciała 12 lat temu, tego korytarza, który gmina w swoim studiu wyznaczyła właśnie w planie aktualnym Siechnice Południe, teraz zmienianym. No i też w odwrotną stronę można powiedzieć. Czy korytarz zostanie wykreślony? Czy korytarz zostanie wykreślony? Bo taka zmiana studiu między innymi po to, ale to nie jest dzisiejszej sesji chciałem. No tak, ma pan rację, pan przewodniczący. To później wolne wnioski, zapytania, to nie w tym punkcie, bo zagadamy się. Przystępujemy do punktu 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej obejmujących południowo-zachodnią część obrębu Smardzów, gmina Siechnice. To jest podobny plan, tylko poniżej drogi powiatowej. Wnioskodawca pan burmistrz referuje. Pan Barczewski. Proszę, panie burmistrzu. To jest kompleks dalszy, kolejny plan
dla tego całego obszaru aktywności gospodarczej, tak jak pan przewodniczący powiedział, na południe od drogi powiatowej łączącej Żerynki Wrocławskie ze Świętą Katarzyną, w tym układzie przylegający do magistrali kolejowej Wrocław Międzylesie, stanowiący jakby właśnie dokopniający się rozrywkowy element po w tym rejonie. Myślę, że już wszystko, przynajmniej większość, została powiedziana na ten temat. Proszę o odbiorę poprawki w dacie oraz paragrafie trzeci oraz do dopisanie tego sądownego zdania w uzasadnieniu do uchwały. To było poprzedniej uchwale. Dziękuję. Czy do projektu tej uchwały są jakieś pytania? Widzę, chyba wszystko zostało powiedziane przy poprzedniej. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Opinia, panie przewodniczący, jest pozytywna. Dziękuję ślicznie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za tą uchwałą? Radna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Czyli 12 za, 1 przeciw, 1 się wstrzymała. Uchwała otrzymuje numer 16 łamane przez 165 łamane przez 12 Rady Miejskiej w Siechnicach dnia 30 stycznia 2012 roku. Przystępujemy do projektu następnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej obejmujących zachodnią część obrębu Łukaszowice i część obrębu Smarców, gmina Siechnice. Wnioskodawca pan burmistrz referuje pan Witold. Bardzo proszę pan. To jest, tak jak państwo wiecie, trzecia ostatnia uchwała z tego obszaru obejmująca znaczną część obrębu Łukaszowice, część obrębu Smardzu, w kompleksie właśnie gruntów Instytutu Zootechniki. Zgodnie ze studium jest możliwość połączenia takich dwóch kompleksów poprzez likwidację drogi pomiędzy nimi do Łukaszowic, jeżeli będzie taka potrzeba i konieczność. I to pozwala na stworzenie kompleksu prawie 200-hektarowego obszaru pod działalność gospodarczą w samym, tylko w tym planie. To umożliwiać będzie, jeżeli zostaną uzyskane zgody na realizację bardzo poważnych inwestycji wielkoobszarowych. Tutaj, no, tak jak pan burmistrz wspomniał wcześniej, sprawą kluczową będzie zgoda ministra rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów. Dominują tutaj grunty klasy drugiej, ale myślę, że no, będzie się kierował również dochodami Skarbu Państwa w tej kwestii, bo same opłaty z tytułu odwolnienia będą bardzo wysokie, jeżeli dojdzie do skutku. Dziękuję. To wszystko. Jeszcze mam poprawki co do daty i paragrafu trzeciego w zakresie burmistrza Siechnicy, gminy Siechnice oraz również dopisanie do uzasadnienia zdania z uchwały nr 134. Dziękuję ślicznie. Czy do projektu tej uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Opinia, panie przewodniczący, jest pozytywna. Jeśli można, jedno pytanie, tylko do pana. Proszę bardzo. Pan ma na mapę. Tak. Chciałem tylko zapytać, czy ta działka taka odznaczona numerem 103 to jest obręb Smardzowa? Tak, to jest obręb. Jest tylko oddzielony, Smardzów od... Tak, natomiast to jest jeden kompleks tutaj. Dziękuję. Znaczy ja mam jeszcze takie pytanko, bo pan tutaj powiedział, że ta droga powiatowa 85 zostanie... Znaczy jest możliwe. Jest możliwe. Znaczy no, daje takie pod rozwagę, czy nie... po granicy tej działki nie wytyczyć obwodnicy miejscowości Łukaszowice, bo dzisiaj tam na pewno dosyć duży ruch przebiega. Można ją połączyć z drogą chyba polną z Warszawy i z drogą do Siedlecka. Dziękuję ślicznie. Czy są jakieś jeszcze pytanka do pana Witolda? Do pana burmistrza nie widzę. Kto jest za pozytywną opinią w podjęciu tej uchwały? Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Kto się
wstrzymał. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw, czyli 13 za. Uchwała otrzymuje numer 16/136/12 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 30 stycznia 2012 roku. Przystępujemy do następnego punktu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Siedlcach w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości na Siedlce. Wnioskodawca pan burmistrz, rewersja pan burmistrz. Bardzo proszę pana Bartowskiego. Jest to drugie podejście w sprawie fragmentu ulicy gminnej zaliczonej zgodnie z uchwałą do dróg publicznych. Wcześniej były tam jakieś mankamenty oraz była skierowana wcześniej również jeden brak dotyczący braku uzgodnienia z zarządem powiatu wrocławskiego niezbędnym do pozbawienia takiej kategorii. Tryb jest podobny jak przy kwalifikacji drogi do kategorii dróg publicznych. Zostało uzupełnione. Działka ta jest przeznaczenia, będzie jest przeznaczona do zbycia celem poprawy funkcjonowania nieruchomości sąsiedniej. Jest tutaj zbędna dla gminy jako droga, nie jest użytkowana, a wymagane są tylko koszty obsługi utrzymania tej działki w czystości. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Czy do projektu tej uchwały są jakieś pytania do pana Witolda lub do pana burmistrza? Nie widzę. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarczej o opinię. Opinia jest pozytywna. 5 za. Dziękuję ślicznie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 14 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? 14 za. Uchwała otrzymuje numer 16/137/12 Rady Miejskiej w Siedlcach dnia 30 stycznia 2012 roku. Przystępujemy do następnego punktu. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach. Wnioskodawca pan burmistrz, referuje pan burmistrz. Długo trwały dyskusje, jak uporządkować nazewnictwo. To jest wynik tych dyskusji. Proszę o podjęcie uchwały, tak? Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarczej o opinię. Przewodniczący, panie burmistrzu, po długiej dyskusji i po uzasadnieniu, że ZOWA jeszcze praktycznie nie istnieje, bo nie ma tam jednego budynku. Nie jest przygotowany. To z wyłączeniem ulicy Bzowej opinia jest pozytywna. Może pan przewodniczący powie dlaczego? Nie, jest jeszcze działka niedokupiona. Jest, może ja wyjaśnię. Na odcinku Bzowej, tym brązową kreską zaznaczone na mapce, Bzowa nie łączy się w całości. Dzisiaj podejmując uchwałę, nazywając Bzową, za jakiś czas do niej wrócimy. Po to, żeby połączyć ten odcinek i pisać uchwałę. Dokładnie. Więc propozycja jest o autopoprawką o zdjęcie Bzowy. Czy pan, panie burmistrzu, autopoprawka? To znaczy, nie, przepraszam, nie o wykreślenie, bo wrócimy i uzupełnimy, kiedy działka zostanie wydzielona, więc nie ma potrzeby wykreślać w tej chwili. Opinia komisji jest za wykreśleniem tej działki. To musiałby być wniosek o wykreślenie, bo nie widzę powodu, że pan taką wyjmować. Bo sugestia była, że została działka niewykupiona i dlatego nie możemy nadać nazwy. To już na wydzielone działki drogowe, prawda? I w tym zakresie nazwa jest uzasadniona. Teraz rady, komisji do rady o wykreślenie tej uchwały. No to panie przewodniczący, składam wniosek o w imieniu komisji gospodarczej o wykreślenie ulicy Bzowej z obecnie rozpatrywanej uchwały. To kolegów z radnych jest w projekcie tej uchwały o wykreślenie działek o numerach 31/10, 28/9, 29/1, 27/1,
Kmica wzywa o wykreślenie z projektu tej uchwały. Można? Jedno zdanie. Czy ja proponuję, żeby tą jedną pracę pozostawić, ponieważ przy pojawieniu się jakichkolwiek inwestycji przy tych działkach, które są wydzielone pod tą drogę, będzie można nadać im numery, nie będzie konieczności podejmowania kolejnej uchwały, być może na cząstkową tą drogę, ponieważ dalej nie będzie wydzielona na jakiś działce kolejny. Natomiast jeżeli się pojawi to wydzielenie, to po prostu uzupełnimy, że jak gdyby zmieniając tą uchwałę, tą, którą byście Państwo mogli podjąć za chwilę, o kolejną działkę, czy kolejne dwie działki, na których ta nazwa będzie obowiązywać. Znaczy, moim zdaniem, Panie Witoldzie, dzisiaj podejmując nazwę, wpisując te działki, znajdzie potrzeba dwóch właścicieli z jednej strony, dwóch właścicieli z drugiej strony. Tam jest jeden właściciel. Ktoś będzie się chciał budować, jak Pan nada numery poszczególnym działkom? My projektujemy to. Wymiary geometria działek wynikają również z ustaleń planu miejscowego i nasz geodeta, który będzie opiniował wnioski, czy przygotowywał nadanie numeracji porządkowej nieruchomości, będzie wiedział, że to, co jeszcze zostało niewydzielone, to do tego może przylegać jeden adres, dwa albo trzy. On to sobie wyliczy z dużym precyzją i my nadając numerację się nie pomylimy. Natomiast wyjmując teraz tą osobą, spowodujemy, no może niewielką tragedię, ale tyle, tylko tyle i aż tyle, że jak na przykład za pół roku ktoś tam będzie chciał nadać adres, to nie załatwimy go w miesiąc czy w półtora, tylko załatwimy go w 2-3 miesiące, bo będziemy musieli najpierw uzyskać uchwałę rady z nadaniem nazwy ulicy. To po co to teraz wyjmować, jak już możemy to uchwalić? Albo, no nie, no numer musi dostać prędzej czy później. Ja mam jeszcze jedną uwagę, nawet w ciągu 2-3 lat dostaną dwa domy od ulicy Leszczynowej, dwa od ulicy Sławnej i zostaną wezwane jednostki na ulicę Bzową. Mapę i tak, pojadą od Leszczynowej, nie, muszą się wrócić, żeby wjechać od ulicy Sławnej. Jednostki straży? Policji, straży, różne, karetka pogotowia. Myślę, że służby się będą już wtedy, przynajmniej dzisiaj powinny posługiwać GPS-em i te adresy będą w systemie. Nie jest miasto. Pod warunkiem, że to wypiszą aktualne oprogramowanie. Urząd gminy kupi na wszystkie samochody GPS-y, to będą się tymi GPS-ami posługiwać. Straż pożarna z terenu gminy OSP, straż miejska. Na razie takich GPS-ów nie ma. Jeden, który kupili prywatnie. Bardzo cenny wniosek. Więc padł wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Panie przewodniczący. Jeśli można, to ja bym go wycofał. Panowie mnie naprawdę przekonali. Mam nadzieję, że komisja, członkowie komisji. Szkoda czasu. Wycofuję swój wniosek. Dobrze, dziękuję ślicznie. Więc przystępujemy do głosowania. Teraz koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 za. Jedna osoba wstrzymująca, kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała otrzymuje numer 16/138/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku. Przystępujemy do następnego punktu. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Nazwa ulicy zgodna z wnioskiem Rady Sołeckiej w związku z rozwojem nowej zabudowy. Proszę o opinię przewodniczącego komisji. I tak, panie przewodniczący, dosyć długo żeśmy dyskutowali, czy to powinna być, bo to jest na wniosek braci, czy to powinna być braterska, czy bratnia, czy może powinna być ulica Leśna, bo tam są krótka działeczka i tylko dwie działki, znaczy krótka linia. Niestety opinia jest negatywna. Zero było za, jedna się wstrzymała, trzeci, cztery osoby były przeciw. Ale to tu z wnioskiem rady. Wniosek był. Rady Sołeckiej jest. Natomiast Rada Sołecka poparła. Pozytywna. Tylko komisja była przeciw. Tak rozumiem? Szczęścia, bo to znaczy. Może następnym razem
Uda mi się przekonać komisję, panie burmistrzu. Czy odnośnie tej uchwały są jakieś pytania? Jeżeli jest opinia, nie wiąże rady. Opinia nie wiąże rady. Nie wiąże rady. Jeżeli komisja nie wiąże rady, czy opinia. Opinia, przepraszam. Opinia nie wiąże rady. Więc, czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Jest wniosek z sali, momencik. Pan jest właścicielem tej działki. Dobrze. Zapytam radę, czy pan nazwisko? Serafinowicz. Może zabrać głos odnośnie tej uchwały. Kto z koleżanek koleżanek jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę. A więc tak, chodzi o to, że na tej działce jest wyszczególnione, że jest wybudowane dwa budynki. Jeden budynek już praktycznie zamieszkuje, tylko chodzi o to, aby znaleźć mu numer. Chcieliśmy, żeby gmina odkupiła od nas tą drogę, gmina tej drogi po prostu od nas nie chce. Żeby nadać numer, to znaczy, żeby nazwać nazwę drodze, to, bo rozmawialiśmy tutaj już z panią naszą radną, sądową i tak dalej. Chcieliśmy przyjąć leśna, ale nie może być nadana droga leśna, powiedzmy, na dwie odrębne działki. Czyli jedna działka ta ma tam bodajże 264 przez, ja to nie pamiętam, to główna taka ta leśna, jaka tam, bo ta nasza ma 12. Leśna ma 508. Tak, a ta nasza ma 12. Teraz chodziło o to, aby o połączenie tych dróg jedną nazwą i aby gmina się opiekuje tym, tą ulicą naszą, czy coś w tym stylu, albo po prostu nam przyzywamy tą... Ja mam się do działki? No dobrze. Znaczy ja rozumiem, że dobrając działki, posesja, która jest w głębi 264 łamane przez 8, może mieć numer z ulicy Leśnej, bo to nie jest droga, to jest sięgacz do domu. Gdyby ona jeszcze miała ileś numerów dalej, to by byłaby zasadna nazwanie drogi. A to są tylko, będą dwa domy, bo jeden, pierwsza działka 264 przez 10 bezpośrednio przylega do Leśnej, następnie 264 przez 9 i 8 są z sięgacza. To będzie miała Leśna numer jakiś. Proszę, pamiętam tutaj, jaka argumentacja była, bo państwo nie chcieliście mieć łamanych czy literowych adresów. I z tego wynikało, że nie możecie mieć od ulicy Leśnej, bo wtedy trzeba by było A, B, C albo łamane adresy nadawać. W związku z tym, żeby mieć pełny numer, a nie łamany, musi być odrębna nazwa. Bo ona jest, ulica Leśna jest drogą publiczną, będzie docelową drogą gminną. Natomiast tak jak tutaj pan przewodniczący wspomniał, ta ulica jest sięgaczem drogą wewnętrzną. I żeby mieć pełne numery, niestety musi być to odrębna nazwa. No, a nie to może być nazwana tak samo jak droga publiczna na odrębnej działce, czyli ulica Leśna. I tu jest wytłumaczenie. Myślę, że po takim wyjaśnieniu też państwo radni trochę zmienią zapatrywanie na ten projekt. No właściciele działek mają prawo ubiegać się o to, żeby mieć pełną numerację. No może nie mamy obowiązku bezwzględnego się przychylić do tego, ale no cóż w tym złego, że ktoś chce mieć pełną numerację. No niestety konsekwencją chęci zaspokojenia tego wniosku właścicieli jest to, że musimy nadać odrębną nazwę tej wewnętrznej prywatnej ulicy, co też jest fakultatywne, bo na wniosek właścicieli przepisy dają możliwość nazwania prywatnej wewnętrznej drogi. Tak jakby trochę tłumacząc się, dlaczego gmina nie chce przejąć. No jest to droga wewnętrzna do dwóch posesji, prawda? Niewyznaczona w planie jako publiczna. Takie wnioski lawinowo by się posypały i mamy ich niemało przecież, że chcą ludzie, żebyśmy przejmowali prywatne drogi, utrzymanie, no, a my na własne drogi publiczne, na inwestycje nam brakuje, prawda? Więc tu uzasadnienia nie ma za przejmowaniem tej drogi. Ale czemu nie nadać jej nazwy i żeby państwo mieli sobie numerację taką, jaką chcieliby mieć? Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Jeżeli mimo negatywnej opinii Komisji Gospodarczej powinniśmy przyjąć ten wniosek właścicieli ze względu chociażby na
pozytywne opinie Rady Sołeckiej, jak chociażby to, że można by to w końcu uregulować. Także tutaj, jeżeli są jakieś wątpliwości, jeżeli osoba ma jakieś wątpliwości, to zachęcałbym, żeby tę sprawę rozwikłać, bo myślę, że to nie jest na terenie. Proszę Panie Przewodniczący, no moglibyśmy nadać nazwę, ale czy to od braterstwa broni? Bo mnie ta nazwa jakoś nie przekonuje. A może Panie Radny od tego, co bardzo cenne, czyli od więzi rodzin? To powinna być chyba bratnia. Tak. Jak najbardziej, jeżeli komisja przyzna, że będzie bratnia, nie mamy też takiej. Może być bratnia. Czyli dla wniosku jest braterstwa. Tak, no to ale to jest fajne, ale nie słuchajcie, jeśli można, ja zaproponowałem, wspomniałem o bratni. Tam nie ma jest przeciwko temu. Nie mam przeciwko temu, żeby była bratnia, ale może proszę o spokój. Proszę o spokój. Opinia Rady Sołeckiej jest na ulicy Bratnią. Na braterstwo. Więc musielibyśmy cofnąć ją, żeby jeszcze raz Rada Sołecka to, ale... Ale Panie Przewodniczący, to jest braterska czy bratnia? Dla nas braterska jest bardziej, bo to jest dla nas taka sentyment, bo to jest po ojcach, po tym wszystkim idzie. Chcielibyśmy zostać przy braterskiej. Znaczy ja nie widzę w tym momencie... Ale przystąpimy do głosowania, żeby nie przedłużać. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 za. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymały, trzy osoby wstrzymały, kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała otrzymuje numer 16 łamane przez 138 łamane przez 12 Rady Miejskiej Siechnica. 139. O, przepraszam. Tak, 139, mój głos. 139, czyli jeszcze będę rada kontynuuje. Z Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2012 roku. Przystępujemy do następnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie 139. Uchwały, ale nie wiem czyjej uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez burmistrza Siechnic. Ja nie wiem, czy ja to jest uchwała w takim brzmieniu. Panie burmistrzu. Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach. Proszę o przyjęcie autopoprawki. Uzasadnienie jest dobrze. Proszę o, jeżeli można jeszcze o wykreślenie tego dwukropka po wyrazach w sprawie. Posłowie w sprawie wykreślić dwukropek wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu przez burmistrza. W związku z tym, że są jakieś pytania, proszę. Panie Burmistrzu, ja chciałbym tylko zapytać się, czy Komenda Wojewódzka ma jakąś umowę za, nie za garaż, tylko za lokal, który wynajmuje. Czy tam jest jakaś w ogóle umowa? Ma umowę, którą nadawano na początku ubiegłego roku, bodaj do końca roku 12, zgodnie przepisami mnie obowiązującymi. Ona z drobną zakładką została zawarta, bo jak wiemy, ten czas przebywania w Zembcu pewnie się skróci niż do końca 2012 roku. Najpierw kwestie formalne. Rada Miasta Siechnice jest na wstępie tej uchwały. I już w paragrafie pierwszym na początku wyraża się zgodę. Dwie kwestie merytoryczne. To jest zgoda, wyrażenie zgody na zawarcie umów najmu do końca 2011-2014 roku.
Chciałem zapytać, czy ten czas tak długi, 3-letni, jest uzasadniony w kontekście nowego budynku ratusza i ewentualnych przeprowadzek? Czy to tutaj nie jest zbyt długi ten okres? To jedna rzecz, a druga rzecz, taka procedura wyrażania zgody na zawieranie umów najmu obowiązuje w przypadku, gdy gmina nie posiada uchwały określającej zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości. Czy taka uchwała ogólna dotycząca wyrażenia czy ustalenia tych zasad gospodarowania mieniem gminnym jest planowana przez burmistrza, szczególnie w kontekście, jak nie mam, konieczności zawierania umów najmu w przypadku nowego budynku ratusza? Jeżeli chodzi o garaż, nie mamy innej propozycji dla policji niż to pomieszczenie, z którego korzystają. Ono na pewno stanie się dużo mniej atrakcyjne dla policjantów, gdyby przenieśli się do planowanych dla nich pomieszczeń budynku ratusza i być może oni sami wystąpią o skrócenie tego okresu umowy najmu, natomiast nie ma pomieszczenia dla nich w ratuszu. Mogą korzystać z parkingu terenowego tylko jako alternatywa wtedy. To jest jeden z minusów oczywiście lokalizacji. Natomiast tutaj w uzasadnieniu uchwały jest odniesienie się do przepisów, które regulują zawieranie umowy najmu i sytuacje, kiedy zgoda jest wymagana. My uchwałę w zasadzie o zasadach gospodarowania nieruchomościami mamy. Mamy. Tak. Tak. I odwołanie się w uzasadnieniu. Pan radca chyba chce tutaj uzupełnić, tak? Bo opiniował uchwałę. Jest dlatego, że zgodnie z tą uchwałą ja muszę mieć zgodę w przypadku zawierania kolejnej umowy. Uchwała o zasadach gospodarowania jest tylko, że nie reguluje akurat tej materii. To jest dlatego do zawarcia kolejnej umowy najmu do 3 lat wymagana jest zgodnie z tym przepisem 18 ust. 2 punkt 9 litera A zawarcie ekstraktualnej uchwały. Jeśli można, ja bym chciał jeszcze poprosić, żebyśmy nie mieszali Rady Miasta Siechnicy z Radą Miejską w Siechnicy. To już ja tą poprawkę proszę przyjąć. Nie ma Rady Miasta Siechnicy. Rada Miasta Siechnicy. Czy jeszcze są jakieś pytanka odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. To spojrzenie kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 14 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? 14 za. Uchwała otrzymuje numer 16/140/12 Rady Miejskiej Siechnicy z dnia 30 stycznia 2012 roku.